Cześć. W dzisiejszym filmie omówimy sobie, czym jest plik robots.txt, do czego on służy oraz jak go sprawdzić. Następnie pokażę wam, jak stworzyć plik robots.txt pod konkretną domenę. Zapraszam do oglądania filmu. Partnerem kanału jest Holding Prime Avenue Group, realizujący projekty techniczne w zakresie marketingu i reklamy. Do grupy należą Brandlife, agencja brandingowa z 40-letnią tradycją. Agencja Wrocławska Digital Marketing 360, PropSEO, Techniczne SEO SEM, Viral Mood, Video Marketing, Coders Pilot, Automatyzacja procesów biznesowych, Brandlight, Branding wersji Lite, NetWorth, Mastermind dla przedsiębiorców. Odpowiedzmy zatem sobie na pytanie, co to jest plik robots.txt i do czego służy. Plik robots.txt jest plikiem tekstowym, w którym zawarte są wytyczne dla robotów wyszukiwarek. Służy on przede wszystkim do ograniczenia liczby żądań, czyli w głównej mierze pomaga w optymalizacji budżetu kraulowania. Należy zdać sobie sprawę z tego, że gdy roboty trafią na naszą stronę, zaczynają od pliku Robots.txt. Dzięki plikowi Robots.txt będziesz miał więc wpływ na to, jak Twoja strona będzie odbierana z wyszukiwarki. Z czego składa się plik robots.txt? Plik robots.txt zawiera kilka prostych reguł. Pierwszą z nich jest User-Agent. Jest to pierwszy wiersz każdej reguły. Oznacza ona robota wyszukiwarki, do którego odnosi się konkretna reguła. W opisie zamieszczę link do opisu wszystkich robotów wyszukiwarek Drugą regułą jest reguła disallow. Oznacza ona katalogi lub strony, które nie powinny być indeksowane. Trzecią regułą jest reguła allow. Ona oznacza, że katalogi lub strony mogą być indeksowane. Czwartą regułą jest reguła sitemap. Pokazuje ona lokalizację mapy witryny. Należy tutaj pamiętać, że adres URL mapy witryny Musi być pełnym adresem. Mamy też jeszcze gwiazdkę. Gwiazdka może być użyta w dwóch kontekstach. Przede wszystkim, jak użyjemy jej w kontekście user agent, to ta reguła będzie dotyczyła wtedy wszystkich robotów wyszukiwarek. W drugim kontekście, na przykład, jeżeli chcemy zapobiegać indeksowaniu wszystkiego, co znajduje się na przykład w danym katalogu albo typie pliku. Teraz. Odpowiedzmy sobie na pytania, jak stworzyć plik robots.txt, gdzie go umieścić oraz jak go sprawdzić. Mamy kilka sposobów stworzenia pliku robots.txt. Pierwszym z nich jest stworzenie ręcznie pliku robots.txt w zwykłym notatniku. Należy tylko wtedy pamiętać, że musi się nazywać ten plik konkretnie robots.txt. Niestety, w tej metodzie musimy sami wymyślić sobie reguły. W praktycznej części pokażę Wam, jak możemy się wspomóc przy tym sposobie. Drugim sposobem jest skorzystanie z generatora pliku robots.txt. Trzecim sposobem jest skorzystanie z pomocy czata GPT, jednak należy zawsze weryfikować jego odpowiedzi. Czwartym sposobem jest wygenerowanie pliku robots.txt za pomocą naszego CMS-a. Oczywiście, jeżeli ma taką funkcję. Ale gdzie w takim przypadku umieścić ten plik robots.txt? Przede wszystkim należy sprawdzić, czy wasz CMS nie ma takiego modułu, gdzie możemy zaktualizować plik robots.txt. Jeżeli nie ma, to zawsze umieszczamy go. Katalogu głównym waszej domeny. Najlepiej będzie to zrobić poprzez, poprzez serwer FTP, i tam możemy wrzucić nasz plik. Tutaj na slajdzie jest pokazany nasz katalog główny, i tutaj w tym miejscu wrzucamy nasz plik robots.txt. Wchodzimy teraz w naszą wyszukiwarkę i wpisujemy na przykład Propseo. i następnie wpisujemy tutaj robots.txt i mamy tutaj pokazany nasz plik robots.txt pokażę Wam teraz jak powinien wyglądać plik robots.txt na przykładzie konkretnej strony Chciałem Wam pokazać, jak wykorzystać tester pliku TXT, ale niestety ta usługa będzie wyłączona po 12 grudnia. Dlatego skorzystamy z innej metody, a konkretnie za pomocą programu Screaming Frog. Aby pobrać yy, nasz program Screaming Frog, wpisujemy w wyszukiwarkę Screaming Frog. I konkretnie chodzi nam o Screaming Frog SEO Spider. Klikamy, następnie klikamy pobierz. Pobieramy i następnie instalujemy go na naszym komputerze. Gdy już pobierzemy nasz program i zainstalujemy go, a następnie uruchomimy, mamy następujący widok. Niestety, aby skorzystać z testera pliku Robotstexte, musimy mieć wykupioną licencję. Gdy wykupimy licencję, wchodzimy w zakładkę licencje i tutaj wpisujemy naszą licencję. Następnie program nam się restartuje i następnie y, tutaj będziemy mieć widok, że nasza licencja jest y, aktywna. Przechodzimy teraz do zakładki konfiguracja, wchodzimy w zakładkę robottxt i wyświetla nam się y, takie okno. Przejdźmy teraz do y, wyszukiwarki i znajdźmy przykładową stronę, dla której będziemy testować nasz plik robots.txt. Wejdziemy sobie na shopper.pl, Zjeżdżamy sobie niżej i patrzymy. Mamy na przykład tą stronę. Przechodzimy do tej strony. Kopiujemy jej adres URL. Wchodzimy do Screaming Froga, dodajemy Yy, nasz adres URL i widzimy, że yy, mamy pobrany plik robots.txt. Pokażę wam na jakiej zasadzie on teraz yy, działa. Znajdźmy sobie adres, który będzie miał yy, na przykład o taki ciąg znaków yy, w adresie URL wchodzimy do naszej y, strony i szukamy y, tego adresu. Y, mamy tutaj i co robimy? Kopiujemy nasz adres URL. Następnie y, przechodzimy do Screening Froga i wklejamy go tutaj, tak? I klikamy test. I co widzimy? Widzimy, że ten adres jest Zablokowany dla robotów, i tutaj mamy na czerwono zaznaczone, jaka reguła go blokuje. Dobierzmy sobie teraz jakieś inne yy, reguły na podstawie yy, właśnie tej strony. Przejdźmy teraz do niej i zastanówmy się teraz, co moglibyśmy zablokować. Na pewno należałoby zablokować. Yy, zarejestruj się. Zaloguj się nasz koszyk. Zjeżdżając tutaj sobie jeszcze niżej. Na pewno Twoje zamówienia, ustawienia konta, przechowywania. I teraz wchodzimy na nasze strony i widzimy, że co, że mamy takie adresy URL. I teraz właśnie kopiujemy je sobie. I sprawdzamy. To będzie zablokowane. Tak, widzimy, że tutaj jest zablokowane. Login tak samo będzie zablokowane, ale możemy go sobie sprawdzić. Widzimy tak jest ta reguła tutaj. Mamy nasz koszyk, i nasz koszyk też będzie zablokowany, tak, bo jest tutaj, ale tak. I, I widzimy na jakiej zasadzie działa ten tester. Przejdźmy sobie jeszcze raz do naszej strony i przejdźmy teraz na przykład do, do jakiejś kategorii. To, co jest bardzo często, właśnie w shoperze. Mamy sortowania i zmiany widoków. I teraz, jak sobie zmienimy nasze sortowanie, na przykład po cenie rosnąco, to widzimy, że nasza strona y, wygląda tak samo, ale ma inny adres URL. I co? I należałoby zablokować dostęp dla robotów dla y, wszystkich y, sortowań. Kopiujemy sobie ten nasz adres, sprawdzamy go w naszym testerze, czy ma dostęp y, robot, czy nie ma, i testujemy. I co widzimy? Niestety nasze roboty mają dostęp do y, tego adresu URL. Czyli należałoby go teraz zablokować. Kopiujemy sobie naszą y, regułę. Następnie. Możemy sobie to skopiować i klikamy test. I co widzimy, że teraz po dodaniu tej reguły, dla wszystkich adresów, które będą mieć w swoim ciągu znaków y, tą nazwę, będą y, zablokowane za pomocą y, pliku robots.txt. I przejdźmy sobie dalej. Patrzymy, mamy jeszcze zmianę widoków. Ale tutaj niestety coś y, nie działa. Y, zazwyczaj jest tak, jak zmieniamy widok, to tak samo nasz adres y, się zmienia. Y, w przepowiedź będzie tutaj y, full. I tak samo trzeba byłoby zablokować te adresy y, w pliku robots.txt. Możemy jeszcze y, zablokować, na przykład y, widzimy tutaj mamy waluty i co widzimy, że nasz adres zmienia się. W zależności od jaką walutę wybierzemy, i na przykład możemy sobie go skopiować. Tak samo wklejamy go do testera i widzimy, że on będzie zablokowany. Tak, ale tej reguły nie ma. Co jeszcze możemy zablokować? Przejdźmy sobie jeszcze raz do jakiejś kategorii i widzimy, że mamy na przykład waluty i widzimy, że mamy nowy adres URL. To tak samo było trzeba by zablokować. Kopiujemy sobie nasz adres, wklejamy go do pliku robot.txt i sprawdzamy, czy ma robot do niego dostęp. Widzimy, że tak. Dlatego należałoby dodać regułę i kopiujemy sobie na przykład to i teraz dla wszystkich adresów URL, które w swoim ciągu znaków będą mieć tą nazwę, będzie y, zablokowany dostęp za pomocą pliku robots.txt. Przejdźmy jeszcze sobie do naszej strony jeszcze raz i na przykład y, sprawdźmy naszą wyszukiwarkę. I sprawdźmy, czy, y, czy nasza wyszukiwarka tak samo jest zablokowana. I widzimy, że Nasza wyszukiwarka jest zablokowana za pomocą tej reguły. To już wszystko w dzisiejszym filmie. Jeżeli macie jakieś pytania lub wątpliwości, zapraszam do kontaktu. Dziękuję za obejrzenie filmu do końca. Do zobaczenia w następnym filmie.